spokój i dobro. Nieraz wykorzystuję czas i możliwości i spędzam go na modlitwie. Kiedy przychodzi natchnienie, idę za nim. Nieraz może też być i tak, że mam się modlić, a przychodzi niechęć, zniechęcenie, trudności, myśli krążą, aby zrobić jeszcze 1000 innych rzeczy. Kiedy tak słucham apostołów, którzy przychodzą do Jezusa, prosząc: Panie, naucz nas modlić się, rodzi się pytanie, czy jest we mnie pragnienie, aby się modlić, aby wyjść z marazmu, aby zostawić byle jakość, aby przeczytać dobrą książkę, jak się modlić, czy po prostu być sercem przy sercu. Czy przyjść do Jezusa i powiedzieć, że dzisiaj nie stać mnie na więcej, ponieważ tak bardzo przeżywam jakąś sprawę, ale na tyle, na ile potrafię, to chcę być. A jak jest u Ciebie?